organizator rundy 8 Jacek Słowiński. Kolejny, już nie pamiętam który raz z rzędu, podsumowanie po gali Runda w Białogardzie. Gratuluję tej edycji, bo naprawdę jest jakby taka zawsze niepewność przed galą, ale no ta niepewność po prostu się rozwiewa, bo kibice dopisują, walki dopisują. Nie wiem, no czy coś zawiodło? Nie, nic. Mieliśmy parę problemów takich technicznych z odmierzaniem czasu, ale jakoś to sobie poradziliśmy z tym. No, walki bardzo dobre, szybkie, świetne tempo, kilka naprawdę ciekawych knockoutów. No mi osobiście świetne wrażenie na mnie zrobił w amatorskim pojedynku Damian Piwowarczyk. To trwało 9 sekund, także potężne uderzenie. No i taka walka chyba moim zdaniem, która była najlepszą walką, to Marcin Czyżowski z Dominikiem Gierowskim. Jak wiem, Dominik Gierowski, bardzo dobry zawodnik, już walczył u nas na gali. I spodziewałem się, że to jednak on będzie tym dominującym i prawdę mówiąc był. Ale Marcin Czyżowski potrafił świetnie odwrócić losy tego pojedynku. Znaczy, jakbym miał, nie odbieram zasług rzeczywiście wspomnianym zawodnikom, aczkolwiek właśnie walka wieczoru Pawła Brandysa z Mateuszem Symoczko i walka Piotra Kamińskiego z Islamem, Islam, jak miał nazwisko? Majra Sultanu. Majra Sultanu właśnie, no też ogień te pojedynki. Zgadza się, ja mówiłem już wcześniej Piotrkowi Kamińskiemu, że to moim zdaniem będzie najtrudniejszy pojedynek w jego karierze, ale ładnie. Poradził sobie dobrze. Tak, poradził sobie świetnie, także brawa dla niego. Jeżeli chodzi o walkę wieczory, to również świetny pojedynek, może dosyć siłowy. Widać było, że obydwu mocno zależy na wygranej i troszeczkę było kalkulacji w tym wszystkim, ale w pewnym momencie już im się to wymknęło spod kontroli i poszli w bójkę. Białogard ma powody dzisiaj do świętowania, ale aczkolwiek właśnie, czy ta przegrana walka, kiedy bohater, powiedzmy tutaj lokalny, przegrywa, to jest jakiś taki duży zawód dla lokalnych kibiców? No, z pewnością dla kibiców tak, ale pamiętajmy, wygrał sport, to jest pewnie jakaś tam nauczka i lekcja dla Mateusza Symoczki. Myślę, że wyciągnie z niej wnioski, to jego pierwsza porażka. No, każdy w pewnym momencie, uprawiając ten sport, musi przegrać. Także myślę, że kibice nie byli zawiedzeni, walki były naprawdę świetne. Wiadomo, że jeżeli przegrywa jakiś lokalny bohater, to trochę gdzieś tego zawodu się wkrada, ale ja uważam, że pojedynki stały na wysokim poziomie, więc chyba radość dla wszystkich. Ja też zawsze powtarzam to, że zachodniopomorskie ma naprawdę rewelacyjną, wyedukowaną publikę i oni po prostu kibicują, co by się nie działo tak naprawdę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Kolejny rok, czyli widzimy się niestety za rok. Oczywiście, za rok, runda 9, już teraz wszystkich zapraszam do Białogardu. Bardzo dziękuję w takim razie jeszcze raz.